Cześć wszystkim! Jak możecie zobaczyć na tytule, dzisiaj nagrywam filmik My Selenator Story, czyli jak zostałam Selenator, czyli fanką Seleny Gomez, ale tak bardziej oficjalnie, że tak można powiedzieć. Na początku chcę Wam tylko powiedzieć, że jeżeli na przykład nie lubicie Seleny, albo wiecie, że ten filmik Wam się nie spodoba, to lepiej teraz wyjść niż po tym, żebyście mieli pisać jakieś niemiłe komentarze lub coś tego typu. A więc, jeżeli już to zakomunikowałam, przejdźmy do filmiku. Może najpierw opowiem trochę o tym, jak ją poznałam, jak się w ogóle dowiedziałam o jej istnieniu. A więc to musiałby być rok 2009, coś takiego, jeszcze wtedy, kiedy grała w Czarodziejach z Waverly Place. Pamiętam wtedy, uwielbiałam oglądać Disneya, miałam wtedy jakieś 10-11 lat i uwielbiałam po prostu to oglądać. I tam oglądałam sobie jakieś odcinki z jej udziałem. Znaczy wszystkie były z jej udziałem, ale nie mówię tak, że byłam jakąś, że miałam jakąś obsesję na punkcie tego programu czy coś takiego, tylko jak był w telewizji, to oglądałam. Tak naprawdę, to ja nie lubiłam na początku Seleny, naprawdę, nie wiem, nie trawiłam jej nawet, mogę powiedzieć. Ja nie lubiłam Seleny z jakiegoś powodu. Wprawdzie nie miałam żadnego powodu, po prostu myślałam sobie, o, jest tylko gwiazdką Disneya, ale teraz się z tego śmieję naprawdę, bo, no i co z tego, że była, bo już nie jest, co z tego, że była, ale nadal oglądałam ten serial, więc to też nie miało żadnego sensu, że niby nie lubię Seleny, ale oglądam ten serial. A więc na początku właśnie był ten okres, kiedy jej nie lubiłam. I jeżeli chodzi o jej aktorstwo czy śpiewanie, nic właśnie nie miałam do tego. Słuchałam niektórych piosenek, ale może nie słuchałam, ale jak było gdzieś w telewizji albo gdzieś na internecie zobaczyłam, to nic tak naprawdę nie myślałam. Nie myślałam, że ani to jest dobre, ani złe. Potem wydaje mi się, że 3 lata temu jakieś wakacje, czy to 3-4 lata temu wakacje, wtedy nie wiem, wtedy naszła mnie taka właśnie obsesja na jej punkcie. I to się wszystko zaczęło od gazet. Wtedy właśnie zaczęłam wycinać zdjęcia właśnie z Seleną Gomez. Zaczęłam wycinać artykuły. To wszystko potem wklejałam do zeszytu i pisałam o niej różne fakty w zeszycie. To po prostu był taki jeden wielki zeszyt z jej zdjęciami, wywiadami, których udzielała. I to mi sprawiało frajdę właśnie robienie takiego zeszytu. I wtedy bardziej zainteresowałam się jej osobą. Tak naprawdę mogłam się coś o niej dowiedzieć. I wydaje mi się, że wtedy już zaczęłam ją lubić tak, nie tak bardzo, że miałam już, że już ją kochałam, już zostałam Seleną i też nie. To na razie było takie coś pomiędzy lubieniem jej, a bycie jej fanem. I to wycinanie jej zdjęć z gazet, pisanie o niej w tym zeszycie, to wszystko trwało jakieś 2 lata. I potem to nie było tak, że mi się po prostu to znudziło, lub ona mi się znudziła, lub coś takiego, tylko wydaje mi się, że dorosłam i już nie interesują mnie takie wycinanie takich zdjęć, nie interesuje już mnie takie właśnie prowadzenie takiego zeszytu. Nadal go mam, nie wyrzuciłam go, bo wiem, że za parę lat to będzie dobra pamiątka. Sobie jeszcze przypomnę, jak wtedy wycinałam te zdjęcia i jak Selena się zmieniła i będę po prostu mieć fajne wspomnienia. Właściwie to zeszyty, bo pamiętam, jeden skończyłam zeszyt, drugi zaczęłam, ale go nie skończyłam. Tylko parę stron jest w tym zeszycie, więc teraz pójdę Wam go pokazać. Okej, tu mam wszystko ze sobą. Wszystko wygląda tak. Tu i tu. A więc zacznijmy może od pierwszego zeszytu. I to był taki zeszyt, oczywiście z Polski, bo tutaj w Anglii nie ma żadnych ładnych zeszytów, są tylko zwykłe zeszyty, albo z jakimiś kropeczkami, albo motylkami i to wszystko. Więc w Polsce zeszyty są najlepsze. A więc taki zeszyt z Seleną. Macie tutaj Selena Gomez. I tutaj po prostu mam różne artykuły o niej, zdjęcia. Najnowsza płyta Seleny Gomez 2011. Wtedy był właśnie 2011 rok. I tak to wygląda. Selena na planie jej nowej piosenki Love You Like a Love Song. Więc to też dawno temu było. Selena Gomez kończy w lipcu 19 lat, a teraz ma 21. Oh, jak to szybko leci czas. Jakieś ups, haha. Latające sukienka. I oczywiście te wszystkie wycinki są z gazet typu Bravo, Fan Club, Bravo Girl i tym podobne. Artykuły. Selena to miłośniczka zwierząt. Selena i Shakira.
Helena walczy z plamami. Jakby co tu tak naprawdę pisze, ja tego wam nie mówię teraz tak do kamery. Tutaj tak naprawdę pisze, tak napisałam. Jeszcze moje pismo. O Jezu. Moje pismo się bardzo, bardzo zmieniło, odkąd to wszystko pisałam. Monte Carlo i Selena Gomez. Fakty o Sel. Tutaj tyle stron z tymi faktami. Filmografia. Pierwszy strój Seleny Gomez na gali MTV EMA. O Jezu, stare dobre czasy. Tak, tutaj już skończyłam ten zeszyt i przeszłam do drugiego, większego. Myślałam wtedy, że będę go mieć przez dłuższy czas, ale... I dlatego właśnie miałam większy, ale okazało się, że nie. Tak wygląda okładka. Oczywiście sama zrobiłam. Po prostu widziałam tutaj kwadrat. Wstawiłam jej zdjęcie na drugiej stronie i to wszystko przykleiłam razem. Więc tak to wygląda. I tu znowu Selena Gomez. Zdjęcia. Różne z gazet. Jak się ubrać jak Selena Gomez. Gdzie kupić taką samą sukienkę. Jak zrobić sobie taki sam makijaż. I to tak naprawdę wszystko. Tutaj mi wylatują już zdjęcia, które miałam przykleić. Ale raczej już ich nie przykleję, bo nie mam naprawdę na to czasu i chęci. Mogliście w ogóle zauważyć, jak to przyniosłam, że mam tu... Coś tu mam. I to po wszystko. To są plakaty i zdjęcia Seleny Gomez. Oczywiście ich przybyło na pewno w gazetach teraz, ale nie wycinałam ich. I tu jest pełno, pełno. Są setki zdjęć Seleny Gomez, które czekały, żeby je przykleić, ale niestety będą miały takie szanse. A więc tak właśnie wtedy zaczęłam wycinać zdjęcia, pisać to wszystko, przepisywać te wszystkie artykuły z gazet do mojego zeszytu. Miałam wtedy już mega obsesję na jej punkcie i to trwało, jak mówiłam, wtedy 2 lata. Wtedy zaczęłam na pewno słuchać jej muzyki, bo wcześniej tego nie robiłam. Więc zaczęłam słuchać jej starych piosenek, nowych piosenek i słuchałam jej non-stop, że prawie całą mogłam zaśpiewać bez patrzenia na tekst. Oglądałam wszystkie filmy z jej udziałem, seriale wszystkie. Wchodziłam na wszystkie fora internetowe, żeby dowiedzieć się różnych informacji na jej temat, najnowszych. Bla, 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 bla. Tak, wydaje mi się, że z czasem coraz bardziej zaczęłam ją lubić. A więc przez te wywiady wydaje mi się, że właśnie tak zdałam sobie sprawę, jaka ona naprawdę jest. I wiem, że ludzie w wywiadach może nie wszyscy są tak szczerzy i w ogóle, ale ja w to wierzę, że ona taka jest, jaka jest w wywiadach. I z tego wyniosłam, że jest naprawdę miła, sympatyczna, jest naprawdę dojrzała jak na swój wiek. Jest odpowiedzialna, bo nie wydaje mi się, że kiedykolwiek zrobiła coś, co miałoby zły wpływ na jakiegoś jej fana. Chyba ona zdaje sobie z tego sprawę, że ma jakąś tam grupę fanów, którzy są oczywiście młodzi. Może nie jakąś większą. Większość fanów jest młodych. I ona zdaje sobie z tego sprawę i wydaje mi się, że jest dobrą osobą do naśladowania. Wydaje mi się, że ona naprawdę czuje się odpowiedzialna za to, na przykład jak się ubiera, za to, co powie. Nawet to, jak się ubiera, że nie pokazuje za dużo ciała albo że ubiera się stosownie. Nie wiem, to może zabrzmieć głupio, ale ja naprawdę to cenię, że ona bierze to pod uwagę, że ma takich fanów i że to wszystko, co robi, oni śledzą i jeżeli zrobi coś złego, to oni też mogą to zrobić. I ona właśnie jest taka, moim zdaniem, odpowiedzialna. I naprawdę to, jak wypowiada się w wywiadach, jest naprawdę niesamowite, bo ona zawsze w każdym wywiadzie, nawet najgłupszym, krótkim wywiadzie, umie przesłać jakąś dobrą wiadomość. Na pewno też rzeczą, która mnie do niej przyciągnęła, to i piosenka Who Says, i tekst jest naprawdę prawdziwy i dodaje otuchy, że tak powiem. Na pewno pomógł wielu nastolatkom. Ale tak, to chyba będzie wszystko na dzisiaj. Nie wiem, czy powiedziałam wystarczająco, bo naprawdę kocham ją całym sercem. Ma u mnie duży szacunek. Mimo tego, że już nie wycinam jej zdjęć w gazecie, nie sprawdzam najnowszych informacji, to nadal darzę ją wielkim szacunkiem, wielką sympatią i mam nadzieję, że ona też robi to dla swoich fanów. Jestem tylko pewna, a więc życzę jej tylko powodzenia w dalszej karierze, żeby robiła dużo filmów i żeby robiła to, co kocha. I tak, mówię to, jakby to miała obejrzeć. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Wiem, że był to taki inny filmik. Wiem, że każdemu nie musi się podobać.
bo oczywiście nie każdy lubi Selenę, nie każdy się nią interesuje i to jest okej, w porządku, mi to nic nie przeszkadza, dopóki jej nie obrażacie, to jest wszystko okej. A więc jeżeli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jesteście tu nowi. Oczekujcie nowego filmiku już za parę dni. Ja oczywiście jestem otwarta na propozycje, na nowe filmiki, więc jeżeli macie jakieś, to zostawcie je w komentarzu. Jeżeli spodobają mi się jakieś pomysły na filmiki, to czemu nie? Może je zrobię. A więc to wszystko na dzisiaj i pa pa. Zrobię sobie tak... O!